Dzisiaj przedstawię Państwu zarys amerykańskiego systemu ochrony zdrowia i pokażę takie kluczowe aspekty jego funkcjonowania, ponieważ jest to system bardzo często traktowany jako coś w pewnym sensie egzotycznego co diametralnie różni się od systemów europejskich, od systemu polskiego i generalnie moja, moje wystąpienie będzie polegało na tym, żeby pokazać Państwu czy, pewne mity, które narosły wokół tego systemu, wyjaśnić dlaczego to, co się zarzuca amerykańskiemu systemowi jakby nie, jest, nie, nie dotyczy uwarunkowań tego systemu i pokażę też jego cechy charakterystyczne. Ponieważ mało, mało o nim wiemy, to znaczy mało się o nim wie i, i przypisuje mu się pewne cechy, których on po prostu nie posiada, stąd tworzy się pewnego rodzaju zamieszanie. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest to system bardzo złożony, mając długą historię, na którym jest wiele podmiotów i wiele regulacji. Natomiast jest on też. Ta, ta złożoność yy, mo może nas yy, wielu, wielu rzeczy nauczyć. Yy, jak rozwiązywać pewne problemy, ale jak również pewnych kwestii nie rozwiązywać. Więc przechodząc dalej, yy, generalnie taka taka podstawowa kwestia, która nam się może kojarzyć, yy, mam nadzieję, że to się Państwu przełączyło. Jeżeli yy, nie ma takiej, coś byłby jakiś problem, proszę o taką informację. Natomiast generalnie twierdzi się, że yy, system. USA, system amerykański, jest to system rynkowy, rynkowy system ochrony zdrowia, taki, w którym podmioty prywatne dominują, gdzie udział państwa jest minimalny. Zaraz się do tego też odniosę, bo to jest nie do końca prawda, natomiast jakby taki pogląd wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych nie ma powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma systemu jednego płatnika. Co oznacza, że nie, nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że, że zrzucamy się do jednego funduszu i próbujemy z niego uzyskać jakieś świadczenia, kiedy, kiedy zachorujemy albo kiedy jest jakiś wypadek. W USA tak, tak to nie funkcjonuje. Jest także brak obowiązku posiadania, czy, czy był do tej pory brak obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w ostatnich latach wprowadzono taką symboliczną karę za brak ubezpieczenia, ale później ją zredukowano do zera. Natomiast dalej takiego formalnego obowiązku de facto nie ma, tak jak to ma miejsce w Polsce, czy w zasadzie w wielu wielu krajach na świecie. To jest kolejna rzecz charakterystyczna. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć? No, praktycznie co drugi Amerykanin posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ja dzisiaj o ubezpieczeniach zdrowotnych w warunkach amerykańskich dużo mówił nie będę, natomiast generalnie to są produkty podlegające bardzo wielu regulacjom i z takim prawdziwym rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych to ma mało wspólnego. Ale jednak jak się widzi statystyki, no tak formalnie można powiedzieć, że praktycznie połowa Amerykanów takie prywatne ubezpieczenie, większość to jest ubezpieczenie Nabywa je przez pracodawcę, takie ubezpieczenie posiada. I co jeszcze warto wspomnieć, w Stanach Zjednoczonych występuje bardzo wiele prywatnych podmiotów działających w ochronie zdrowia: prywatni ubezpieczyciele, prywatne firmy farmaceutyczne, szpitale, mniejsze placówki ambulatoryjne prywatne, które prowadzą lekarze. I jakby te cztery czynniki nakładają nam się na taki jeden ogólny obraz rzekomego rynkowego systemu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Natomiast trzeba powiedzieć. I to, to wprost, jeżeli system ochrony zdrowia, jeżeli chcemy mówić czy myśleć o takim systemie, no to jakby sam fakt występowania prywatnych podmiotów to jest jedno, czy, czy braku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego to jest też ważna, ważny aspekt, ale y, nie mogą występować żadnego rodzaju regulacje, a w USA jest ich bardzo dużo. Cała opieka zdrowotna od prywatnych ubezpieczeń po firmy farmaceutyczne czy szpitalnictwo jest, jest bardzo ściśle regulowana przez prawo federalne czy, czy stanowe. Ale, ale to jest, to jest jakby to jest, to jest taka, na dzień dzisiejszy, tak to tylko o tym wspomnę. Natomiast generalnie amerykański system ochrony zdrowia trzeba określić jasno jako, jako system interwencjonistyczny, i generalnie to się w USA sprowadza do tego, że popyt na usługi medyczne. Jest sztucznie pobudzany, ponieważ dominują, e, dominuje finansowanie świadczeń medycznych przez ubezpieczenie, czy to prywatne, czy publiczne, i występują także takie dosyć silne, czy nawet bardzo silne ograniczenia podaży, ograniczenia dostawców. Więc, więc rząd amerykański też dekada po dekadzie próbuje ten system jakoś naprawiać, żeby zastopować wzrost kosztów. E, wprowadza się kolejne przepisy, wydatki rosną, natomiast generalnie to się nie przekłada na, na poprawę sytuacji. Ostatnia taka Duża zmiana to, to były regulacje, yy, które wprowadziła reforma, czy tak zwana reforma Obamacare z 2014 roku, więc już prawie dekada minęła, ale również, również te zmiany się nie przyczyniły do poprawy osób, które wcześniej nie miały ubezpieczenia. Dalej jakby koszty tych programów rosną, rosną także osoby, które w nich uczestniczą muszą płacić coraz więcej, yy, przeznaczać coraz więcej funduszy. Żeby, żeby lepiej zrozumieć system amerykański, to możemy sobie porównać dostęp do świadczeń medycznych. To pierwsze, pierwsza tabryka to są dane za 2013 rok, żebyście sobie Państwo lepiej uzmysłowili, jak to wygląda. I zwróćcie uwagę, że prywatne ubezpieczenia zawierane przez pracodawcę no, posiadało, tak jak wspomniałem wcześniej, prawie, prawie 50% Amerykanów zawierane ubezpieczenia prywatne indywidualnie to było 5%. Mediket i Medicare to są rządowe programy ubezpieczeń zdrowotnych. Mediket jest to program przeznaczony dla osób um, ubogich o, o relatywnie niższych dochodach, natomiast Medicare to jest przeznaczony, e, program przeznaczony dla osób, które e, ukończyły 65. rok życia, czyli dla, dla emerytów można powiedzieć. E, Także pewien, pewien mały procent na, na, idzie na wojsko, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, natomiast jeszcze do niedawna liczba nieubezpieczonych oscylowała w około 5, 15%, czyli prawie 45 milionów Amerykanów. Ale do tego też się zaraz odniosę, bo to jest taka pewna błędna statystyka. Natomiast jeśli chodzi o jakby bardziej e, współczesne dane, czyli za rok 2021. E, w zasadzie prywatne ubezpieczenia zdrowotne i indywidualne się nie zmieniają. Mamy rozszerzenie Medicare przez regulację Obamacare i już ponad 20% osób to posiada. Liczba nieubezpieczonych spadła do 8,6%, ale, ale jakby to dalej, część osób dalej w tym widzi problem. Natomiast Generalnie Stany Zjednoczone, tak jak widzimy, posiadają dosyć taką zdywersyfikowaną strukturę finansowania doświadczeń, to nie jest tak jak w Polsce, gdzie praktycznie każdy Polak ma ubezpieczenie publiczne plus, plus kilka milionów ma prywatne ubezpieczenia zdrowotne. W USA to jest to funkcjonuje zupełnie inaczej i właśnie to, to pokazuje, żeby, żeby to lepiej Państwu uzmysłowić. Także też liczba ubezpieczonych, yy, yy, która, która się może zwiększać czy, czy zmniejszać, zwiększać, ale ona jest no, na pewno nie będzie wynosiła kilku procent. Mam tutaj myślę, nie wiem, 2-3, to też nie też jest nic dziwnego dla systemu amerykańskiego. Coś, co jest jednym z problemów, to w związku z tym, że, że co drugi Amerykanin ma, ma takie prywatne ubezpieczenie zdrowotne, to problemem jest to, że składki za te ubezpieczenia, czy to w wariancie rodzinnym, czy w wariancie indywidualnym, w zasadzie cały czas rosną bardziej niż stopa inflacji czy zarobki pracowników. I to widać na tym wykresie, bez względu na to, jaki weźmiemy sobie przedział czasowy czy to będą lata 1999-2004, czy, czy 2014-2019, zawsze widzimy, że te niebieski słupek i czerwony słupek, a więc te składki dla pracowników, yy, dynamika ich wzrostu jest po prostu wyższa niż, niż stopa inflacji, czyli szary kolor i zarobki pracowników to może najważniejsze, czyli taki kolor, czy ten kolor żółty. I to prowadzi właśnie do sytuacji. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że ubezpieczyciele w Ameryce podlegają bardzo wielu regulacjom, które nakazują im oferowanie bardzo szerokiego zakresu usług, nawet jeżeli większość pracowników czy Amerykanów ich nie potrzebuje. No, i to tworzy taki, taki sztucznie, sztucznie napędza popyt. Jak popyt rośnie, konsumpcja świadczeń medycznych rośnie, to rosną składki, więc trzeba podwyższać z kolei wysokość składek, żeby to rekompensować. Więc to jest takie błędne koło. I widzimy, że bez względu na, na okres, jaki sobie weźmiemy, no to po prostu ta, ta dynamika, mimo że ona troszkę spada, to wciąż jest po prostu znacząco wyższa niż, niż chociażby zarobki. I to prowadzi, jakby do, do prób jakby dalszego reformowania tego systemu. To jest jeden z problemów. To natomiast mogę powiedzieć, że ten wykres przedstawia problemy systemu amerykańskiego w pigułce, to znaczy ta pomarańczowa krzywa, czy linia, która się zaczyna od 42% w 1960 roku, a obecnie wynosi 82%, 82%, to jest udział wszystkich wydatków poprzez ubezpieczenia czyli mamy ubezpieczenia prywatne, ubezpieczenia rządowe, publiczne i one odpowiadają za finansowanie świadczeń w 82%. Natomiast coś co jest bardzo niebezpieczne, czyli ta niebieska linia, spadający udział, to jest mianowicie to są udział wydatków bezpośrednich który maleje z 48% jeszcze 50 lat temu, czy aż 50 lat temu do około 10%. i Problem polega na tym, że Amerykanie nie wiedzą ile płacą z własnej kieszeni za opiekę zdrowotną, więc nie wiedzą, nie mają pojęcia na temat realnych kosztów tej opieki. I to dobrze pokazują wydatki per capita, to jest właśnie te takie szare słupki, które znacząco rosną i one już wynoszą ponad 10 tysięcy. To są całkowite wydatki per capita na, na opiekę zdrowotną, publiczne i prywatne. I to po prostu powoduje zaburzenie tego udziału wydatków bezpośrednich i, jakby to powiedzieć, pakowanie finansowania większości świadczeń w ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest bardzo ważną instytucją. Możemy się ubezpieczyć od rzadkich zachorowań, od wypadków. Natomiast, kiedy do takiego ubezpieczenia dorzucimy finansowanie rutynowych świadczeń niskokosztowych, no to po prostu te, te koszty zaczynają się piętrzyć i wydatki zaczynają się piętrzyć, więc składki zaczynają się piętrzyć czy rosnąć, co powoduje jeszcze większą presję na obejmowanie coraz szerszego zakresu wydatków poprzez ubezpieczenie, a nie poprzez deregulację i, i skierowanie wydatków na, na właśnie poprzez te wydatki bezpośrednie. Można to łatwo porównać do ubezpieczenia samochodu, które Powinny obejmować oczywiście OC, kradzież, może, może jakieś tam uszkodzenia. Yy, yy, natomiast kiedy do takiego ubezpieczenia OC dodamy rutynowy przegląd czy wymianę oleju, no to wiadomo, że to nie są zdarzenia ubezpieczeniowe, że to są zdarzenia pewne, więc składka po prostu za takie ubezpieczenie będzie tylko rosła. Tak, tak, taka prosta analogia, ale właśnie z tym się zmaga ten system amerykański, rynek ubezpieczeń prywatnych, mimo że właśnie jest prywatny, no to podlega tak wielu regulacjom i tym wytycznym, że on musi generować koszty. I tutaj właśnie widzimy efekt w postaci tych szarych słupków. Kolejna bardzo ważna rzecz, jak to wygląda procentowo. Zielona krzywa to jest inflacja ogólna CPI dla całej gospodarki. To akurat dotyczy lat 1978-2013. Linia niebieska to jest wzrost cen w całej opiece medycznej w Stanach Zjednoczonych i widzimy, że w tym samym okresie to jest poziom kilkukrotnie wyższy niż ogólna inflacja w całej gospodarce. Natomiast na czerwono widzimy wzrost cen w samym szpitalnictwie amerykańskim, które który jest jednym z największych generatorów kosztów. To jest ponad 1350% w wspomnianym okresie, dwa razy tyle niż yy, wzrost kosztów w w amerykańskiej opiece zdrowotnej, która z kolei jest kilkukrotnie rośnie szybciej, czy koszty rosną szybciej niż niż, niż ceny w całej gospodarce. I to pokazuje pewną pewną skalę, tak, problemów systemu amerykańskiego. Yy, idąc dalej, tutaj też takie ciekawe dane mogę jeszcze Państwu pokazać, mianowicie to jest mediana dochodów i yy, struktura wydatków amerykańskich gospodarstw domowych. Akurat to dotyczy lat 96-2014. Takie standardowe gospodarstwo domowe, czyli dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci. I widzimy, na przykład, jeżeli chodzi o 2014 rok, że dochód netto to wyniósł prawie 66 tysięcy, wydatki prawie 50 tysięcy największy udział stanowiły wydatki mieszkaniowe, potem na żółto wydatki na żywność, wydatki na transport i dopiero na zielono widzimy 2560 dolarów, to były wydatki na zdrowie i właśnie w te wydatki te wydatki obejmowały zarówno płatności bezpośrednie, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wydatki na leki, czy czy na jakieś tam zaopatrzenie medyczne, więc to właśnie jest efekt tej marginalizacji płatności bezpośrednich, to znaczy Amerykanie wydają relatywnie niewiele z własnej kieszeni. Ale w związku z tym, że większość wydatków jest, jest ym, dokonywana przez ubezpieczenia, no to po prostu oni nie widzą kosztów i ceny, ceny rosną, nie zdają sobie sprawy z, z kosztów usług. Chyba, że jakiś Amerykanin wypadnie z takiego systemu ubezpieczeniowego i musi płacić z własnej kieszeni, no to wtedy media się rozpisują, że, że taka osoba musi płacić horrendalne rachunki i po prostu nie stać na leczenie. A tak naprawdę, jak sobie popatrzymy, no to przecież oni wydają mm, no, dwa razy mniej niż, niż na transport taki. Jeszcze jeszcze w 1996 roku no, wydawali tak naprawdę mniej niż na rozrywkę. Tak więc to, te proporcje też z czegoś wynikają. One wynikają głównie z tych uwarunkowań instytucjonalnych, które niestety promują ubezpieczenie. Wszystko finansujemy przez ubezpieczenie. To sobie też możemy wyobrazić. Co by było, gdybyśmy, nie wiem, zakupy żywności finansowali przez ubezpieczenie? Co by się stało z cenami żywności? No, na pewno by bardzo, bardzo wzrosły. Idąc dalej, też wiele osób uważa, że jakby system amerykański to jest system, gdzie rząd się trzyma z daleka od opieki zdrowotnej, ale to jest nieprawda. Jeszcze w 2013 roku, chociaż to się tam obecnie za bardzo nie zmienia. Yy, wydatki rządowe yy, na opiekę zdrowotną per capita, czyli na, na osobę, jak Państwo widzicie, to jest ten taki żółty wskaźnik, ten żółty, żółta kolumna, były na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o yy, najwyższe wydatki na świecie. Więcej wydawały tylko publicznych pieniędzy, rządowych, ja nie mówię o prywatnych. Rządy, czy, czy kraje takie jak Norwegia, czy Holandia, średnia dla krajów OECD, jak sobie Państwo zerkniecie, to wynosi około 2,5 tysiąca, czy wtedy wynosiła 2,5 tysiąca dolarów, więc Amerykanie to znacząco przewyższali. To są wydatki rządowe. No więc kraj, w którym wyda udział wydatków rządowych, czy wysokość wydatków rządowych jest na trzecim najwyższym miejscu na świecie, no trudno uznać za przykład rynkowego systemu ochrony zdrowia. I to jest taka prosta statystyka, która... Y, troszeczkę nam y, pokazuje inną rzeczywistość. Tak samo jeśli uwzględnimy y, wydatki na opiekę zdrowotną ze źródeł publicznych jako odsetek całkowitych wydatków rządowych, no to także USA, tym razem uplasowały się na drugim miejscu. Jeżeli weźmiemy sobie cały budżet centralny jak, jako 100%, no to 22,5% przeznaczamy. Jest na opiekę zdrowotną. To są wydatki rządowe. Średnia na kraju OECD, jak Państwo widzicie, to jest 15%, więc tutaj USA są przykładem raczej systemu publicznego, który po prostu reguluje. Po pierwsze, sam dużo wydaje, a po drugie, bardzo reguluje instytucje prywatne. To jest taki obraz opieki zdrowotnej, który jest już bliższy prawdy. Natomiast na pewno nie ma tam takiego czystego rynku, jak się powszechnie twierdzi. I tutaj też widzimy. Że według danych jeszcze za 2013 rok jaki był umowny podział, że mniej więcej połowa wydatków w Stanach Zjednoczonych to były w relacji do PKB to były wydatki rządowe, nieco więcej to były tak zwane wydatki w cudzysłowie prywatne. Natomiast kiedy weszła reforma obama Obamacare, ona zaczęła wprowadziła obowiązek posiadania ubezpieczenia, w tym sensie, że jest kara jeszcze tam były dodatkowe regulacje ubezpieczycieli, więc akurat to jest na podstawie danych OECD i OECD stwierdziło, opublikując swój raport, że my traktujemy te wydatki już po prostu jako wydatki rządowe. I widzicie Państwo, że na przykład 2018 rok 14%. PKB to były wydatki rządowe, tak umownie, natomiast 2,6% to były takie wydatki prywatne czy dobrowolne. W sumie prawie 17% PKB. Żaden kraj nie wydaje tyle na opiekę zdrowotną, na już na pewno żaden kraj nie wydaje tyle publicznych pieniędzy na opiekę zdrowotną, więc Stany Zjednoczone nie są przykładem, jeszcze raz to powtórzę, rynkowego systemu ochrony zdrowia. Yy, idąc dalej, yy, też wspominałem o tym wcześniej, mam, była, była, było, było pewne takie zamieszanie, że mamy tam w Stanach Zjednoczonych tak są dane za, za 2007 rok, wtedy ta, ta dyskusja, tak można powiedzieć, się rozkręciła. No mamy prawie 50 milionów nieubezpieczonych, z nimi coś trzeba zrobić, a tymczasem się okazało, że do, dokładne dane pokazały, że z tych 45,7 miliona nieubezpieczonych, no to, 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 to zielone, tak, czyli prawie 6,5 miliona, zielony kolor, czyli prawie 6,5 miliona osób to są osoby, które są ubezpieczone w rządowym programie Medicate ale błędnie zostały sklasyfikowane jako nieubezpieczenie, po, po prostu błędy w ankietach. Dalej, 430 miliona to są osoby, które się kwalifikują do tego programu, ale się zazwyczaj celowo nie ubezpieczają, bo tam jest niska jakość usług. Nie chcą być ubezpieczone w tym programie. 930 miliona to są nieubezpieczeni, którzy nie są obywatelami USA, więc nie można mówić, że, oni, że to są nieubezpieczeni Amerykanie. Ale o tym się już akurat za często niestety nie mówi. Ponad 10 milionów, czyli ten szary kolor, to są nieubezpieczeni, którzy osiągają relatywnie wyższe dochody, kilkukrotnie przekraczające tak zwany federalny poziom ubóstwa. Są to osoby po prostu, które mają y, wyższe wynagrodzenie, nie mają aż takich problemów, kiedy faktycznie muszą wydać pieniądze z własnej kieszeni, czy stać ich na zakup ubezpieczenia. Tu jest mniejszy problem. 5 milionów to są nieubezpieczeni w wieku od 18 do 34 lat, a więc o relatywnie niższym ryzyku zdrowotnym. I dopiero 10,5 miliona czy 10,6 miliona to są pozostali nieubezpieczeni, którzy nie wchodzą w żadną z tych pozostałych grup. Nie kwalifikują się do żadnej z tych pozostałych grup. I one faktycznie są tutaj narażone na pewne konsekwencje negatywne związane z nieposiadaniem ubezpieczenia. Ale to nie oznacza, że ale to jest 10,5 miliona, a nie 45 milionów czy 50 milionów nieubezpieczonych Amerykanów. I ten odsetek stanowi około 3,5%. Przynajmniej wtedy, tak, jeżeli odniesiemy to do. 300 milionów Amerykanów, bo w 2007 roku populacja ustaliła około 300 milionów. Więc nie ma tam 15% nieubezpieczonych Amerykanów, tylko takich najbardziej potrzebujących jest 3,5%. To, to są takie bardziej yy, konkretne dane. Yy, Niehomogeniczne, nie bo też wiemy, że statystyka potrafi wprowadzać w błąd. Yy, co jest jeszcze charakterystyczne dla systemu amerykańskiego, to że czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Yy, jest relatywnie krótszy niż to ma miejsce w krajach europejskich. Może nie we wszystkich, ale jednak w większości. I widzimy na przykład, że w Stanach Zjednoczonych tylko 6% Amerykanów y, czeka na wizytę u specjalisty, czy czekało tak dwa miesiące lub dłużej. Z kolei y, czas oczekiwania na wizytę u specjalisty krócej niż 4, ty, 4 tygodnie, to, to w USA wynosi 76%. Więc, więc to, to są dane świadczące o tym, że w Ameryce jest mniejszy, mimo tego, że jest oczywiście to system problematyczny z wielu względów, to jednak tam się na lekarza za długo nie czeka. Nie ma, nie ma tego, co w Polsce. Płaci się, ale, okej, okay, płaci się dużo, relatywnie, ale, ale nie, ma, nie ma takiego problemu z kolejkami. Co jest jeszcze ciekawe, często, często oskarża się, czy, czy może nie oskarża, ale twierdzi się, że USA mają ten rynkowy system ochrony zdrowia i on jest nieefektywny, jest kosztowny, część osób jest wykluczona, i to się przekłada na, na to, że średnia oczekiwana długość życia w momencie urodzenia to są akurat dane z 2013 roku, ale wtedy ta debata tak mocno się też rozkręciła, bo, bo wchodziły te zmiany wprowadzone przez prezydenta Obamę. No i wtedy twierdzono, że mamy 78,8, to jest średnia długości życia, średnia krajów OECD jest po prostu wyższa, 8, ponad 80 lat, no i to jest właśnie dowód na to, że ten system rynkowy jest nieefektywny. Ale tam, gdzie zawsze jest jakaś statystyka, to też trzeba zrozumieć pewne, pewne niuanse, mianowicie w samych Stanach Zjednoczonych, na to też wracali lekarze czy, czy specjaliści, którzy się, którzy się tym zajmują, Istnieje bardzo, czy generalnie w każdym kraju, ale USA są tego dobrym przykładem, istnieje bardzo wiele czynników, które wpływają na oczekiwaną długość życia w momencie urodzenia, ale nie możemy ich zakwalifikować do, czy, czy bezpośrednio, czy nawet pośrednio do samej opieki zdrowotnej. Na przykład tu możecie Państwo zwrócić uwagę na tę tabelkę. Możemy do tych czynników zaliczyć takie czynnie jak styl życia, czyli odpowiednia dieta, czy ktoś ma nadwagę, czy to jest otyłość. Czy uprawiamy jakiś sport, czy palimy papierosy, czy żyjemy w stresie? Istotna jest także heterogeniczność populacji. Na przykład, w związku z tym, że USA mają dużą heterogeniczność populacji, no to część społeczeństwa jest po prostu podatna genetycznie na, na choroby. Mamy, mamy różnice dochodowe, mamy różnice w wykształceniu, mamy pewne zachowania, które, którymi się pewne podgrupy tak tutaj charakteryzują. Są istotne różnice kulturowe. Czy spełniamy zalecenia lekarza odnośnie leczenia, czy umiemy odpocząć czy, od pracy, żeby, żeby wyzdrowieć. Są także istotne warunki społeczne i środowiskowe, jak, jak współczynnik zabójstw, samobójstw, wypadki drogowe, urbanizacja, a także same decyzje dotyczące ym, standardów opieki medycznej. I w USA na przykład inaczej się definiuje i, i klasyfikuje. Yy, Zgony w przypadku przedwczesnych urodzeń. Yy, mamy też więcej urodzeń mnogich, a one z kolei yy, powodują większe komplikacje i większe ryzyko zgonu przy, przy porodzie, więc, więc to wszystko się nakłada na yy, to się wszystko nakłada na to, że ten wskaźnik jest po prostu niższy, ale on nie ma nic wspólnego z jakością opieki zdrowotnej, a ta w Stanach Zjednoczonych jest na najwyższym poziomie. Yy. Taka jeszcze statystyka, również bardzo ciekawa, a propos śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tysięcy ludności, no to widzimy, że USA w 2013 roku były na trzecim miejscu, czyli ponad prawie 12,5 zgonów na 100 tysięcy, zdecydowanie więcej niż średnia dla krajów OECD, ale to wynika z tego, że, że w Stanach Zjednoczonych że w Stanach Zjednoczonych mamy po prostu więcej dróg, jest więcej kilometrów dróg i generalnie samochód jest jednym z najpopularniejszych środków komunikacji, stąd po prostu statystycznie więcej wypadków i tutaj mieliśmy też takie badania, swego czasu zrobiło je dwóch ekonomistów i oni pokazali, że te, te, te niekorzystne statystyki można zmienić i oni uwzględnili czynniki jeżeli uwzględnimy wszystkie czynniki zgonów no to za lata 1980 1999 no to USA Średnia oczekiwana długość życia to, to wynosiła 75,3 lat i to USA się plasowało na 19. miejscu. Natomiast, jeżeli wyeliminujemy zmienność czy te różnice wynikające ze śmiertelnych wypadków czy zabójstw. To Stany Zjednoczone placowały się już na pierwszym miejscu wśród, wśród wszystkich krajów z wynikiem 76,9 lat. Więc to to wiele zależy od statystyki. Jak tutaj Państwo widzicie, jakby sama jakość opieki zdrowotnej czy pewne uwarunkowania instytucjonalne nie mają tu aż takiego znaczenia. Równie ważna jest yy, 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 długość życia oczywiście w momencie urodzenia i na to też wpływ ma. Na to, yy, no, jakie czynniki powodują yy, zgony? Tak i tutaj widzimy na przykład. Troszkę starsze dane, ale one dotyczyły tej debaty, więc są bardzo istotne, pokazywały, że wśród osób w wieku od 11 do, do, do 24 lat, no to jakie czynniki były główne? To były śmiertelne wypadki, 44% morderstwa, 14% samobójstwa, 9%, czyli ponad 2 trzecie wszystkich zdarzeń to było poza opieką zdrowotną, natomiast choroby i inne zdarzenia odpowiadały za 33% zdarzeń śmiertelnych. Tak samo dla starszych osób, te, te proporcje były może. Yy, już już nie aż tak istotne, choroby i inne zdarzenia stanowiły większy odsetek, to jest naturalne, ale te młodsze roczniki, czy te osoby młodsze, no po prostu już te, te zgony, wiadomo, że zgon, w, jeżeli ktoś umiera w wieku, no nie wiem, dziecko umiera w, jak, jak ma jeden roczek, no to dodajemy do tej średniej jeden, jeden rok, tak i to po prostu powoduje, że, a nie na przykład, nie wiem, 60, 70, 80 lat, jeżeli ktoś dożywa po prostu w okresu emerytalnego. I to powoduje po prostu, że, ten, że ta średnia oczekiwana długość życia jest statystycznie niższa. Kolejny istotny problem: USA posiadają, to też nie jest żadna tajemnica, znaczący odsetek osób otyłych w wieku 15 lat. I tutaj widzimy takie porównanie między 2000, 2013 a 2000 rokiem to to stale rośnie. USA są na pierwszym miejscu: 35% osób w wieku 15 lat lub starszych cierpi na otyłość, a otyłość się przekłada z kolei na wiele, wiele poważnych chorób. Tu też mam taki cytat jednego z amerykańskich lekarzy, którzy się zajmują tą problematyką i on wskazuje na to, że generalnie te, te dane mogą też się zmieniać w zależności od, od kryterium i na przykład w 2006 roku, jak pisze, średnia długość życia mężczyzn w USA w momencie urodzenia wynosiła 75,1%. Lat, ale średnia długość życia od 65 roku życia wynosiła już 17 lat i, i to pokazywało, że USA miały niezwykle wysoki wskaźnik przeżycia dla osób po 80 roku życia w porównaniu do Szwecji, Francji, Anglii, Japonii, czyli krajów, które się charakteryzowały najwyższymi wskaźnikami oczekiwanie długości życia w momencie urodzenia, więc to jest kwestia statystyki. tak? Yy, weźmiemy inne wskaźniki, wyeliminujemy pewne czynniki i Stany Zjednoczone no, nie będą w środku stawki, tylko będą w ścisłej czołówce. Więc to też zależy od, od, od statystyki, tutaj trzeba mieć pewien dystans do tego. Yy, kolejna bardzo ważna rzecz, śmiertelność niemowląt w wybranych krajach i dla USA, USA też się w, w, relatywnie wysoko plasowały. Widzimy tutaj yy, to akurat jest na, na tysiąc żywych urodzeń, yy, i to też, jakby były głosy, no że to przez ten, przez ten rynkowy charakter, ale yy, znowu, jest to kwestia statystyk, czy samych czy kwestia samego pozyskiwania tych danych. I tutaj mamy taką, taką informację, że yy, 3 czwarte zgonów noworodków na świecie jest obliczane na podstawie wysoce niewiarygodnych, pięcioletnich, retrospektywnych badań gospodarstw domowych, więc to jest taka an ankieta wsteczna. Natomiast w Stanach Zjednoczonych te dane są rejestrowane na bieżąco przez szpitale. Więc dokładność i sposób pozyskiwania danych już na samym starcie się znacząco różnią od siebie, ale to nie jest koniec. I to, to rodzi wiele problemów, ponieważ w przypadku tych krajów, które robią te badania retrospektywne, yy, pojawia się wiele czynników, które te, te wskaźniki zaniżają i możemy do nich za, zaliczyć chęć uniknięcia żmudnego procesu rejestracji, niewiarygodność w przekazywaniu informacji, ludzie nie wiedzą, że. że Trzeba po prostu takie badanie wykonać, taką ankietę, na takie pytanie odpowiadać. Nie mają znajomości albo nie pamiętają. Mogą, mogą im się po prostu mylić takie pojęcia jak żywe urodzenie, martwe urodzenie, śmierć noworodka. Strach przed jakimiś tam konsekwencjami, albo w ogóle niechęć do udzielania takich ankiet i celowe jakby mówienie, czy nie podawanie prawdziwych informacji. I to powoduje, że po prostu jest rozjazd między na samym starcie między jakością pozyskiwania danych między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Ale na co tutaj też wskazują uwagę badacze amerykańscy jest, praktyką jest nieujmowanie zgonów wcześniaków. Czy była przynajmniej taka praktyka w statystykach umieralności niemowląt i noworodków? Tutaj znowu Scott Atlas pisze, że zaniżanie danych jest największe w przypadku zgonów, które występują bardzo szybko po urodzeniu. I w związku z tym, że najw, najwcześniejsze zgony stanowią około 3% wszystkich zgonów noworodków, zaniżane, zaniżanie przez inne kraje często błędnie klasyfikujące to, co było żywymi urodzeniami, jako śmierć płodu czy, czy martwe urodzenia, fałszywie wyklucza większość zgonów noworodków. Więc każdy, każde założenie, że taka praktyka zaniżania danych ogranicza się do krajów słabiej rozwiniętych, jest też błędne, bo w rzeczywistości, jak, jak pisze, wiele opublikowanych, recenzowanych badań pokazuje, że zaniżanie liczby zgonów wczesnych noworodków waha się od 10 do 30% w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i Azji, czyli mamy mamy zgon noworodka i to się po prostu ujmuje dla, dla, pewnej, dla pewnej manipulacji statystyk jako, jako martwe urodzenie, więc się po prostu tego nie, nie wpycha do statystyk, tak? no więc nie daje się do długości życia zero, tylko po prostu w ogóle się to wyrzuca, więc to są, to są takie niuanse, ale one są bardzo ważne. I też tutaj pisze, że yy, Stany Zjednoczone jakby przestrzegają tej takiej ścisłej definicji WHO dotyczącej żywych urodzeń i, 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 i tego się trzymają, natomiast właśnie wiele krajów używa takich mniej rygorystycznych definicji, yy, które po prostu yy, zaniżają żywe urodzenie, niemowląt, yy, które po, wkrótce umierają. Tak? Więc w, kłosze, w konsekwencji fałszywie zgłasza się korzystniejsze wskaźniki umieralności noworodków i niemowląt. No a w związku z tym, że w USA są te wysokie standardy, próbuje się ratować nawet najbardziej przedwczesne noworodki o najmniejszej wadze, no i jeżeli to się nie udaje, no to się to klasyfikuje jako zgon noworodka, uczciwie się podchodzi do sprawy. Więc nie manipuluje się danymi. Ale to oczywiście później wynika ze statystyk. Tak? Natomiast widzicie tutaj Państwo, że jakby ta, ta jakość opieki zdrowotnej jest na o wiele wyższym poziomie, tylko że no, statystyka może pokazywać co innego. tak? Ktoś może wyciągnąć błędny wniosek, że skoro ta średnia oczekiwana długość życia jest relatywnie niższa, no to jest jakiś problem z opieką zdrowotną, a, a ponownie widzimy, że to jest bardziej problem ze statystyką czy, czy z pewną interpretacją danych. Yy, nawet jeżeli pominiemy te, te kwestie rejestracyjne. To na co jeszcze zwracają uwagę badacze, że to co mówiłem wcześniej występuje duża różnorodność rasowo-etniczna w Stanach Zjednoczonych i to jest z kolei związane z licznymi wczesnymi urodzie, urodzeniami, natomiast jakby ten, ten wysoki odsetek urodzeń przedwczesnych, on jest relatywnie wyższy niż, niż w przypadku innych krajów rozwiniętych i jak pisze Atlas, zgodnie noworodków wiążą się głównie z wcześniactwem i niską masą urodzeniową, i dlatego fakt, że odsetek urodzeń przedwczesnych w USA jest znacznie wyższy niż we wszystkich innych krajach, OECD 65% wyższy niż w Wielkiej Brytanii, ponad dwukrotnie wyższy niż w Irlandii, Finlandii, Grecji, dodatkowo podważa wiarygodność porównywania śmiertelności noworodków. To po prostu yy, wynika z tego, że tak jak piszę dalej, w całym rozwiniętym świecie, niezależnie od systemu opieki zdrowotnej, wskaźniki śmiertelności niemowląt są znacznie gorsze wśród populacji mniejszościowych. A USA mają znacznie większą różnorodność rasy i pochodzenia etnicznego niż jakikolwiek inny kraj rozwinięty, i właśnie ta niejednorodność populacji w szczególności zakłóca wskaźniki śmiertelności w USA, ponieważ heterogeniczność rasowo-etniczna w Stanach Zjednoczonych jest znacznie wyższa, 4 do 8 razy większa niż w krajach Europy Zachodniej, takich jak Szwecja, Norwegia, Francja czy Wielka Brytania. I to po prostu powoduje, że te przykre wydarzenia te przykre wydarzenia następują więc generalnie można można tak tak podsumowując powiedzieć że istnieje wiele może tak się jeszcze na początek cofnę istnieje wiele istnieje wiele błędnych, błędnych statystyk wiele błędnych poglądów na temat USA Natomiast większość z nich wynika z tego, że z jednej strony są to takie wadliwe uwarunkowania instytucjonalne, czyli mimo, że nie ma tam może jeszcze wrócę do początku, mimo że nie ma tam tego, tego systemu jednego płatnika, mimo że nie ma takiego obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, no to w sam fakt, że większość jest ujęta w tych, w tych ubezpieczeniach prywatnych czy rządowych, powoduje, że popyt jest sztucznie stymulowany. Yy, dostawcy tych, tych usług czy świadczeń są, podle, podlegają bardzo wielu regulacjom yy, to prowadzi właśnie do tego że rosną koszty rosną wydatki, rosną ceny chociaż Amerykanie bezpośrednio ich nie widzą no bo oni wydają jak tam pokazałem Państwu dosłownie ułamek tych kosztów tak więcej jeszcze niedawno więcej wydawali na rozrywkę dopiero kiedy ktoś wypada z tego systemu jest nieubezpieczony no to dociera do niego jak, jak kosztowny to jest system yy, bardzo regulowane jest, że amerykańskie szpitalnictwo posiada bardzo wiele przywilejów, więc też nie powinno nas dziwić to, tak możemy sobie na to zechnąć, że te koszty szpitalnictwa po prostu są znacznie wyższe niż koszty czy dynamika wzrostu kosztów całej opieki zdrowotnej, tak, która jest kilkukrotnie wyższa od ogólnego poziomu cen w gospodarce amerykańskiej. Natomiast, pomimo swoich wad, tak jeszcze porównując to na przykład do, do, do systemu polskiego czy jakichś europejskich, no, to po pierwsze, jakość tych świadczeń jest, jest o wiele wyższa. To nie ma co do tego wątpliwości. No jeżeli się wydaje na opiekę zdrowotną najbogatszy kraj na świecie, prawie 17% PKB, no to jednak czegoś powinniśmy oczekiwać tutaj. Więc to, jest, to, to jest też nie tak, że tylko to krytykuję. Po drugie, czas oczekiwania na lekarza jest yy, krótszy. W Ameryce się nie czeka. Yy, jak na przykład taka ciekawostka przyjeżdżają pacjenci z Kanady leczyć się w w Stanach Zjednoczonych, to pierwsze pytanie Kanadyjczyków brzmi. Nie ile to będzie kosztowało, tylko ile będę musiał czekać na leczenie. Jeżeli prywatny, lekarz, czy lekarz w jakiejś prywatnej jednostce, klinice mówi im, że to zależy od ciebie, w zasadzie możemy to zacząć w tym tygodniu leczenie, czy badanie jeszcze jutro, no to po prostu nie wierzą i im, uważają, że sobie żartują, tak, ale no Kanadyjczycy czekają u siebie prawie 4 miesiące na, na jakieś na świadczenie gwarantowane, więc doznają pewnego szoku. Tak, w Stanach Zjednoczonych się płaci, to, to nie musi być reguła, ale, ale i tak ten system, mimo różnych problemów, działa o wiele lepiej niż w wielu krajach Europy Zachodniej, które no, szczycą się uspołecznioną medycyną. Także, co jeszcze chcę powiedzieć, sam problem z nieubezpieczonymi no, został, został przez media i polityków już, już tak naprawdę kilkanaście lat temu no, wyeksponowany, ale w niewłaściwym kierunku. Tam nie ma 50 milionów permanentnie nieubezpieczonych Amerykanów, czy nie było. To była bardzo różna struktura. Część osób, tak jak mówię, Posiadała ubezpieczenie, część osób się nie chciała ubezpieczyć, część osób to były osoby o relatywnie wyższych dochodach, część osób to były osoby, czy są wciąż osoby młode, natomiast ta grupka nieubezpieczonych, te, te 3-4-5%, faktycznie są to osoby, które zarabiają relatywnie mało, nie są to osoby młode. Yy, natomiast źródłem ich problemów są regulacje, które no, po pierwsze regulują dostawców, więc te koszty są wyższe, więc ceny świadczeń są wyższe, to po pierwsze. A po drugie, prywatni ubezpieczyciele amerykańscy nie mogą takim osobom zaoferować taniego ubezpieczenia, dlatego że w takim ubezpieczeniu muszą zawrzeć szereg różnych świadczeń obowiązkowych w danym stanie. Jeszcze nie wiem, ponad pół wieku temu czy ponad pół wieku temu liczba takich obowiązkowych świadczeń wynosiła kilka na, na stan, obecnie ona wynosi 40 czy 50, Czy jak ubezpieczyciel prywatny chce na przykład w jakimś stanie, na przykład w Teksasie świadczyć czy, czy oferować prywatne ubezpieczenie zdrowotne, no to w zakresie ubezpieczenia musi uwzględnić 40 czy 40 parę obowiązkowych świadczeń, musi uwzględnić je wszystkie, jeżeli taka oferta ma mieć miejsce. Natomiast kilkadziesiąt lat temu to było tylko kilka świadczeń. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z osobą młodą, Y, która ma relatywnie niskie dochody, no to ona po prostu nie może zapłacić za ubezpieczenie, które jest y, relatywnie tanie. Musi płacić bardzo relatywnie wyższą składkę, więc ona no, jest, niestety niejako jest, jest zmuszona być w tej grupie tak zwanych pozostałych y, nieubezpieczonych. Y, także to tak mógłbym y, podsumowując y, zreferować. Tak, takie, takie są główne konkluzje. Jeszcze może na końcu przedstawię taką y, literaturę, którą Oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli by Państwo chcieli zgłębić ten temat, jest taka, taka pierwsza pozycja: e, Primal Prescription, e, książka austriackich ekonomistów Roberta Marfiego i doktora McGaffa, która właśnie opisuje te, te problemy systemu amerykańskiego. Kolejna pozycja na temat właśnie tych 10 najbardziej powszechnych mitów dotyczących amerykańskiej opieki zdrowotnej. E, publikacja także Scotta Atlasa, którego tutaj cytowałem. Jest także książka po polsku. Ona ukazała się w 2008 roku, jak uzdrowić służbę zdrowia, raport o światowych systemach opieki zdrowotnej. Tam są porównywane dane, jaka jest śmiertelność w USA, jak USA sobie radzą w porównaniu z innymi krajami. Generalnie USA wypadają lepiej od, od, krajów, od takich krajów jak Kanada, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Australia. Są też oczywiście raporty Kaiser Family Foundation, czy takiej instytucji, think tanku, który dużo, dużo publikuje na temat tych różnych problemów amerykańskiej opieki zdrowotnej. Są raporty ACD i na końcu także mogę, mogę lekko zareklamować moją książkę dotyczącą bardziej takich aspektów teoretycznych związanych z funkcjonowaniem rynkowych systemów ochrony zdrowia. Tak, jak mówiłem na początku, jeżeli chodzi o USA, jest, jest bardzo wiele takich mitów, wiele, wiele delikatnie mówiąc nieporozumień. Prawdą jest, że to jest system, który ma wiele problemów, no ale gdyby konkluzja jest taka, że gdyby ktoś z Europy chciał opowiedzieć Amerykanin, no, Amerykaninowi o tych problemach, no to Amerykanin by się tylko dziwił, o czym ty człowieku mówisz, no bo to, to zupełnie jest inaczej. Więc, więc to też, też musimy mieć na uwadze. My w naszym polskim systemie mamy, mamy rozwijające się ubezpieczenia prywatne. Ponad 4 miliony Polaków ma prywatne ubezpieczenia. Też większość to są zawierane przez pracodawcę, ale, ale to nie jest. Y, to nie jest 20 milionów Polaków, tak, tak jak połowa Amerykanów, czy, czy prawie 20 milionów, więc to jest ta różnica. Y, także. U nas na przykład kolejną różnicą, jak, jak, jak jeszcze troszeczkę pogdybać, my mamy większy, udział w własność, yy, mamy większy udział płatności bezpośrednich, jeżeli chodzi o prywatną opiekę zdrowotną. I to akurat jest bardzo dobry, yy, bardzo dobra wiadomość, bo dzięki temu widzimy cenę, a cena jest sygnałem, jest, pokazuje nam, co się dzieje na rynku i motywuje dostawców, żeby konkurowali o konsumenta poprzez obniżanie kosztów, obniżanie cen, Um, więc to jest zawsze często, znaczy może nie zawsze, ale często wskazuje przykład prywatnej stomatologii, która sobie w Polsce dobrze radzi, a która oparta jest głównie na płatnościach bezpośrednich, ale jakby koszty czy, czy ceny świadczeń w prywatnej stomatologii w Polsce no, rosną wolniej niż, niż mediana płac. Czyli generalnie te świadczenia są coraz bardziej dostępne dla mniej zarabiających. To są, to są takie różnice, które mi na, na pierwszy rzut oka jeszcze przychodzą między właśnie Polską a Stanami Zjednoczonymi. Hmm. No, i aha, coś tego akurat nie pokazywałam, ale mamy relatywnie podobne dane, statystyki dotyczące no, relatywnie niższej, niższej ilości praktykujących lekarzy, przypadających tam na, na, na 100 tysięcy ludności, ale to, to i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych to jest efekt jakby regulacji kształcenia lekarzy, także to też, to też się negatywnie troszeczkę obija na, na dostępności doświadczeń. No i na pewno my takich kosztów, nie mamy takiej dynamiki wzrostu kosztów jak w Stanach, tak? My, my wydajemy łącznie 6,5% PKB, Stany Zjednoczone wydają prawie 17%. I też, aha, jeszcze to, co jest, tak mi może się przypomniało, co jest bardzo ciekawe, dużo się o tym mówi, że, nie wiem, kraj, który wydaje tam kilkanaście procent PKB, to opieka zdrowotna jest droga. Może być droga, nie musi być droga. To jest tylko relacja procentowa, tak? Nakłady w stosunku do PKB i to jest wartość procentowa, to nic nie mówi na temat cen. Jeśli ja nie wiem, w danym miesiącu stwierdzam, że kupuję telewizor, no to też w, mój budż w moim budżecie wydatkowym to zajmuje ta pozycja bardzo istotną pozycję, yy, yy, bardzo istotny udział, to może być 20-30% moich wydatków miesięcznych na przykład. No, ale ja nie będę. To, to jest naturalne, tak więc, więc dla, dla Amery Amerykanów, Amerykanie sobie z tego, że tak powiem, nic nie robią. Yy, zwłaszcza zwłaszcza tak, jak mówiłem wcześniej, te dane pokazujące wydatki gospodarstw domowych. Yy, pokazują jednoznacznie, że no, wydatki na opiekę zdrowotną łączne no, nie należą do najwyższej kategorii, tak? Więc to są jakby takie skrajne dane. I było kiedyś takie badanie, które zrobili ameryka amerykańscy ekonomiści i tam było pokazane, że yy, był to lata 90, taką ankietę zro zrobiono, no, spytano się Amerykanów, co uważasz, że w opiece zdrowotnej jest najbardziej kosztowne. Największość Amerykanów wskazała leki, no bo za leki płacili z własnej kieszeni, natomiast uznali, że amerykańskie szpitalnictwo jest najtańsze, bo oni z własnej kieszeni płacą najmniej. No, tymczasem dynamika wzrostu kosztów była zupełnie odwrotna, to znaczy dynamika wzrostu kosztów leków yy, była relatywnie niska, a dynamika wzrostu świadczeń szpitalnych była najwyższa i wciąż jest najwyższa. A im się wydawało, że jest odwrotnie, bo z własnej kieszeni płacili mniej. Na tym polega ta sztuczka. To są, to są takie, takie jeszcze może konkluzje moje. <laughs> I także dziękuję raz jeszcze, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.